kolana szpotawe, przyczyny powstawania i sposoby leczenia. 5 minut? Kończyny lułkowe lub szpotawy to stan, w którym zaburzone jest naturalne lub anatomiczne ustawienie kolan. U dzieci, które mają kolana szpotawe, występuje przesadna krzywizna, która oddziela kolana i zbliża kostki i stopy do siebie. Kolana szpotawe, przyczyny powstawania i sposoby leczenia. Kolana szpotawe lub kończyny lułkowate to stan, w którym zaburzone jest naturalne lub anatomiczne ustawienie kolan. Dzieci, które cierpią na ten stan, mają przesadną krzywiznę, która oddziela kolana i zbliża kostki i stopy do siebie. Nazwa medyczna tego zaburzenia to szpotawość kolan. Pochodzi od określenia po łacinie genu varum, gdzie genu oznacza kolano, a varum – szpotawość, co oznacza oddalenie się od linii środkowej ciała. Kolana szpotawe są normalne u niemowlat do 1,5 roku życia. Zaczynają się prostować od wieku 12 miesięcy lub kiedy dzieci zaczynają chodzić. Jeśli jednak nogi nie prostuje się w wieku od 2 do 3 lat lub jeśli wyginaja się bardziej, koniecznie skonsultuj się z pediatra. W dalszej części opisujemy, według jakich kryteriów bada się małe dziecko o lukowatych nogach. Czy kolana szpotawe powoduje inne objawy? Dzieci z lukowatymi nogami czasami chodzą z palcami skierowanymi do wewnątrz. Nazywa się to chodem zbieżnym i może być przyczyna poważnych potknięć i upadków. Ten problem zwykle ustępuje bez komplikacji wraz z wiekiem dzieci. Jednak gdy nogi lukowate utrzymuje się w okresie dojrzewania, mogą powodować ból kostek, kolan lub bioder. Główne przyczyny szpotawości kolan. Niemowlęta rodzą się z lukowatymi nogami ze względu na pozycję, jaka zajmowali podczas rozwoju w lonie matki. Niektóre kości lekko się obrócili, gdy rosły w lonie matki, aby zmieścić się w tak małej przestrzeni. To skrzywienie nazywa się fizjologicznie szpotawymi kończynami. Uważa się, że jest to normalna cecha wzrostu i naturalny etap w procesie rozwoju. U niektórych dzieci zgięcie nóg może być również spowodowane złamaniami, które nie zagoiły się prawidłowo. Ulodzenie kończyn dolnych jest różne dla każdej osoby, kolana mogą się odsuwać lub zbliżać do linii środkowej. Może cię zainteresować również ten artykuł, silne nogi, 6 ekspresowych ćwiczeń bez sprzętu. Jak się rozpoznaje kolana szpotawe? Aby ustalić, czy u dziecka z lukowatymi nogami ta cecha jest normalnym etapem jego rozwoju, lekarz przejrzy pilnie jego historię. Badań zwykle nie wykonuje się, jeśli dziecko nie skończyło jeszcze 2 lat. W ramach badania fizycznego wykonuje się następujące kroki. Mierzy się odległość między kolanami, gdy dziecko leży na plecach. Obserwuje się, jak dziecko chodzi, aby określić nieprawidłowości w chodzie. Jeśli nie ma dyskomfortu, a nogi są zgięte prawie symetrycznie, lekarz zaleci jedynie obserwację. To jest zadanie dla rodziców, aby śledzić rozwój dziecka i zobaczyć, czy wygięcie poprawia się z czasem. Tylko w niektórych przypadkach konieczna jest ocena dziecka przez ortopedę. Specjalista ustali, czy nogi nie prostuje się naturalnie. Luk jest asymetryczny, każda noga ma inny stopień wygięcia. Istnieją dodatkowe objawy, takie jak osłabienie, ból lub trudności w chodzeniu i bieganiu. Jeśli wystąpi któryś z tych objawów, lekarz zleci prześwietlenie, jeśli podejrzewa chorobę Blounta. W tym zaburzeniu piszczel skierowana jest do wewnątrz. Jest to zaburzenie wzrostu o nieznanej przyczynie, które z czasem może się pogorszyć. Inna przyczyna szpotawych nóg jest krzywica. U dzieci z tym zaburzeniem występuje niedobór witaminy D. W celu jego rozpoznania ortopeda zleci badania krwi.